droga na kamieniołomy, a sterkę musiałem zostawić w oddali. Spróbowałem dojechać dotąd, ale tutaj jest do progu wody, także mogłoby być słabo. A zresztą dalej i tak bym nie przejechał, bo tam już jest szlaban. Także dzidujemy z buta w poszukiwaniu fajnego miejsca do latania. Wieje jak cholera. Tędy sobie jednak od strony Tarnowo-Opolskiego nie przejdziemy. Kamerki, nie kamerki. I zaraz będzie przypał, trzeba będzie objechać. Teraz jesteśmy sobie tutaj i musimy to zrobić jakoś od strony tutaj Kamienia Śląskiego. Gdzieś się tutaj wbić. Dobra, jedziemy. Nawigacja mnie trochę w ha zrobiła i puściła mnie polami. Całe auto pierdzielone z błota. Dobra, ale znalazłem inną drogę, objedziemy do Kamienia inną trasą, normalną, asfaltową wreszcie. Lasek w Kamieniu Śląskim, właśnie zbliżamy się do wyrobiska. Wow, ale by tu na teraz wysprzęglił. Ale jeszcze tam z 200-300 metrów i będzie miejsce, gdzie chłopaki na krosikach sobie podjeżdżają. Piękne miejsce. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy na aplikacji Drone Radar. I co? Zielone światło. Niby jest tutaj lotnisko, ale ono jest w większości zamknięte. Są strefy, kiedy ono jest otwarte i wtedy nie wolno latać. Dzisiaj, jak widać, wolno. No to co? Leci, nie? Muszę sobie kiedyś crossa kupić. Patrzcie, jakie podjazdy. Teraz tego tak filmik nie odzwierciedla, ale naprawdę stromo tutaj jest. Stare kamieniołomy w Kamieniu Śląskim. Po drugiej stronie, tam za górką, tak samo chłopaki tam dzidują na krosikach, ale jest masakra. Oh,
Polatane. Fajny teren. Jeszcze trafił się zachód słońca. Zajebista sprawa. Tam chłopaki, jeden na prosiku, drugi na jakimś Simpsonku, zapitalają sobie. Dobra. No to co? Do następnego. Yo!